Dlaczego w wielu firmach metryką jest ten customer happiness score? Mhm. Dlatego, że dla klienta poczucie szczęścia nie kończy się w momencie, w którym kupił. Nie kończy się w momencie, w którym skorzystał z danego produktu, zalogował się, zarejestrował, kliknął tu czy tam. W momencie, w którym problem dla tego klienta jest rozwiązany w sposób, w jaki on oczekiwał. I wtedy możesz mierzyć, czy ten klient jest szczęśliwy. Jeśli ten klient jest szczęśliwy, to z perspektywy lejka. Ta praca została wykonana dobrze. Zastanawiałem się kiedyś nad taką rolą w organizacji, która zawsze będzie potrzebna. Wychodziło mi przez długie lata, że Chief Marketing Officer ktoś, kto będzie zajmował się PR-em, szeroko pojętą komunikacją. Przetrwa niezależnie od tego, jak czasy będą technologiczne, mniej lub bardziej. Dzisiaj y, mam wrażenie, że coraz częściej dyskutujemy o tym, czy rzeczywiście, w tym wydaniu, w którym wszyscy znamy marketing, on wciąż ma sens. Jak ty czujesz? No, jak, jak każda funkcja w organizacji, no, to te funkcje ewoluują. Przy czym hmm. niektóre e, się przekształcają, a inne generalnie rzecz biorąc, przestają istnieć. I z jednej strony masz wykształcony taki obraz obszaru marketingowego. Hmm którego taką emanacją jest jakby e, pewnie serial tam Mad Men, tak, gdzie masz tego Dona e, Drapera i być taką kreatywną osobą, e, e, która generalnie w obszarze marketingu potrafi a, kierować się a, storytellingiem, mm. tą opowieścią wokół marki. E, jednocześnie może być bardzo dobra w zakresie budowania e, wizerunku, kampanii billboardowych, mm. spotów telewizyjnych, gdzie e, przez wiele lat Wiele, wiele lat pojęcie marketingu jest, było takie bardzo mocno połączone z mass mediami, mhm. tak? czyli masowy marketing, mass media i funkcja CMO, czy w ogóle obszar marketingu, był jakby mistrzem w opowiadaniu tej historii i pokazywaniu produktów światu w bardzo atrakcyjny mhm. sposób. I ta atrakcyjność miała, tej opowieści miała ogromne znaczenie, i dystrybucja, czy masowa dystrybucja tej opowieści miała ogromne znaczenie. Ale mhm. z czasem, w szczególności jeżeli mówimy o cyfryzacji czy postępie technologicznym, ta rola tego obszaru marketingu zaczęła ewoluować. Tak? Ewoluować, ponieważ z jednej strony masz do czynienia z rozwojem technologicznym i dwojakim, czyli zmieniają się sposob, sposoby zachowania konsumentów. No bo nowe platformy, social media i tak dalej. Do tego dochodzi obszar danych i analityki, bo coraz więcej informacji możesz mieć, więc sam y Obraz marketingu, działania, decyzje, jakie podejmujesz w tym obszarze musi się zmieniać. No i nagle się okazało, że ta funkcja na przykład tego yy, yy, oficera marketingu, o, tak, w marketing officera, czy w ogóle obszaru marketingu zaczęła się zmieniać, yy, ponieważ doszu, yy, doszedł obszar yy, analityczny, skupiony na danych, Obszedł, doszedł być może obszar technologiczny, i tak dalej, i zaczęły się takie ewolucje firmy. Tu jakieś zespoły od danych zaczęły powstawać, mm. tu jakieś yy, być może zespoły wspierające na przykład właśnie technologię w yy, obszarze marketingu. I tak dalej, i tak dalej. Ale jeżeli spojrzysz na to przez pryzmat firm, które powstają dzisiaj, mhm. to bardzo często są to firmy, w których funkcja, taka tradycyjna CMO, nie istnieje, albo istnieje w zupełnie inny sposób i pod mhm. zupełnie inną. Nazwą. To są te same kompetencje, ale pod inną nazwą? Czy to są potrzebni zupełnie inni ludzie? <laughs> czy to są potrzebni inni ludzie, zależnie od tego, czy sprzedajesz nowoczesną usługę, czy produkt? Niektóre z tych kompetencji są te same, natomiast obraz taki funkcjonalny marketingu w organizacjach, na przykład w firmach technologicznych, które bardzo często dzisiaj nie mają w ogóle obszaru marketingu, tak, z, tak zwanego, mhm. są po prostu inne. Dlatego, że najczęściej dzisiaj, jeżeli patrzysz, w, w szczególności w firmach technologicznych. Inaczej sytuacja będzie na przykład w korporacjach, które istnieją jakby na rynku wiele lat, gdzie masz często bardzo silny na przykład dział sprzedaży, bardzo silny dział marketingu, one jeszcze bardzo często rewalizują ze sobą albo bardzo dobrze współpracują, ale w wielu firmach technologicznych ten obszar marketingu jest skonstruowany w zupełnie inny sposób, nawet jeżeli problemy do rozwiązania częściowo pozostają te same, to są one robione w inny sposób, i struktura rozwiązania tych problemów marketingowych wygląda inaczej. Bardzo często w firmach technologicznych masz takie obszary i, one, i te, te, które wymienię na początku są bardzo są. Tożsame z tym, co dzisiaj widzisz w bardzo wielu firmach, co możesz kojarzyć z, obsarem, z obszarem marketingu, czyli tak zwany obszar e, e, pięknie nazywający się brand and e, creative, tak? E, czyli ten, ten marka i, i, i kreacja marki, gdzie tak naprawdę ustanawiasz pewnego rodzaju standardy marki firmy, tworzysz jakiegoś rodzaju zasoby e, cyfrowe, e, które są zgodne z marką, wspierają te cele biznesowe, ale tak naprawdę e, 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 masz tam do czynienia z wytycznymi dotyczącymi marki, wykorzystania jakiejś projektowania, Kreacji, itd., itd. Chodzi o to, w jaki sposób wygląda mm -hmm. opowiadanie tej historii. Ale oprócz tego, i to jest taki bardzo tradycyjny, w bardzo wielu miejscach w obszarach marketingu znajdziesz, czy w agencjach reklamowych, czy w ogóle na przykład w działach marketingowych, znajdziesz taki obszar, który odpowiada za brand i, i tzw. Creative, tak zwany creative. Bardzo tradycyjne obszary to są tak zwane eventy i wszelkiego rodzaju wydarzenia, no to też w organizacjach mm. marketingowych dzisiaj znajdziesz, tak? Yy, yy, znajdziesz yy, Comms i PR. Czyli komunikacja i PR bardzo często utożsamiany z funkcją marketingową. No i ten obszar PR-u w bardzo wielu organizacjach do tej pory wygląda, bym powiedział, bardzo staromodnie, czyli chodzi o to, ile publikacji dostaniemy w różnych mediach. To, mhm. tak? I to, to jakby waluta tutaj już została zmieniona, ale organizacje bardzo często na tym nie, nie nadążają. Będziesz miał obszar na przykład content marketingu, czyli wytwarzania wszelkiego rodzaju. Um, y, y, Kontentu po to, żeby był dystrybuowany w różnych kanałach. No i dwa, dwa rodzaje, które są ja użyję słowa nowe, aczkolwiek one nie są nowe, bo to mówimy z perspektywy ostatnich, nie wiem, tam 10, 10 plus lat. Mówimy o obszarze product marketing i growth marketing, których w wielu organizacjach nie ma. Mm -hmm. Pomimo tego, że na przykład w firmach technologicznych obszar growth marketingu czy obszar product marketingu no, funkcjonują od 10 czy 15 lub więcej lat. Powiedziałeś, że są firmy dzisiaj technologiczne, w których nie ma już w ogóle działu marketingu, a to co go zastąpiło? Najczęściej tak zwane zespoły grofowe właśnie. Czyli masz zespół, który ma odpowiadać za to, że nasza usługa albo nasz produkt ma być skalowalny jeżeli patrzymy na to z perspektywy tak, zwanego, tak zwanych zespołów grow, które w niektórych organizacjach mogą być, po, jakby po, które są połączeniem pewnego rodzaju działań marketingowych i działań sprzedażowych, i są w jednym mm. zespole tak, ale tak naprawdę konstrukcja, czy po, Powód, dla którego te zespoły powstały w bardzo wielu firmach, również zastąpiły tradycyjne działania marketingowe, jest dlatego, że jakby te, te zespoły czy zespoły growthowe zajmują się uruchamianiem, śledzeniem, optymalizacją, optymalizacją różnego rodzaju programów marketingowych. Podkreślam słowo programów marketingowych, mm. czyli działań marketingowych albo kampanii w wielu kanałach w celu kierowania potencjalnych klientów w dół tego lejka. Mhm. Czyli te działania nie są działaniami ukierunkowanymi na spray and pray, mhm. czyli bardzo szeroko takimi mas mediowymi, tylko. Patrzysz na działania marketingowe z perspektywy lejka, dlatego między innymi część firm decyduje się na połączenie w zespole grofowym działań sprzedażowych i marketingowych, nawet jeżeli to są wewnętrznie, mogą być różne zespoły, czyli tam upper funnel i y, y, do lejka, czyli lower funnel, to tak naprawdę traktuje się wszelkie działania marketingowe z perspektywy właśnie tego lejka i optymalizuje się w tym lejku każdy, y, y, każdy krok. I w tych zespołach grofowych pracuje się nad y, y, na przykład kanałami dystrybucji nad generowaniem e, popytu, e, nad e, tak zwanym inboundem, na wspieraniem wysiłków sprzedaży też wychodzącej bezpośrednio z organizacji, bardzo często również nad optymalizacją na przykład strony internetowej z perspektywy Konwersji optymalizacji mm. tego e, lejka. Patrzy się z perspektywy wykorzystania tak zwanego stosu technologicznego w marketingu, mm. testów AB, analityki e, marketingowej, opartej o, e, o wydarzenia e, i tak zwany account-based marketing, czyli e, taki marketing oparty bezpośrednio na kontach. I dzisiaj w bardzo wielu organizacjach te zespoły grofowe zajmują się właśnie generowaniem popytu, czyli nie opowiadaniem historii, nie kampaniami reklamowymi, tylko przede wszystkim wszelkie działania i metryki są skupione na tym, żeby generować popyt, który później przechodząc przez ten lejek mhm. prowadzi do tego, że dany konsument korzysta z danego produktu. Czyli konwertuje na sprzedaż, mhm. na używanie danego produktu. No i oczywiście w trakcie tego lejka na różnych jego poziomach masz do czynienia z adresowaniem różnych potrzeb, opowiadaniem historii na przykład o tym, jaki jest problem do rozwiązania, dotarciem do klienta mhm. w jeden sposób, w drugi sposób i itd., ale całość tego działania cały czas jest skupiona wokół tego lejka, przez co bardzo często przeplata się. Z działaniami sprzedażowymi, takimi mocno y, y, optymalizującymi ten, y, y, ten lejek. Stąd na przykład, jeżeli ja dzisiaj tworzyłbym zespół w swojej organizacji, nie tworzyłbym zespołu marketingowego, tworzyłbym zespół GOFowy. I w bardzo wielu organizacjach, w szczególności technologicznych, dokładnie tak to wygląda, czyli nie spotka się. Osobnego działu marketingu, ale spotka się dział growthowy, w którym można mieć na przykład do czynienia z zespołami, którzy się zajmują, nie wiem, growth marketing i tak dalej. Natomiast osobną działką będzie jeszcze product marketing, który się najczęściej spotka w, w zespołach znów produktowych. Jest to funkcja, która jest moim zdaniem jedną z najrzadziej spotykanych funkcji w polskich organizacjach, włączając to firmy technologiczne albo startup. Nie czują potrzeby, nie widzą, ktoś inny to załatwia, yy, jeszcze nie dotarło? Jak jeszcze to nie dotarło, jeszcze nie ma. Wiedzy, jeszcze nie ma doświadczeń w tym zakresie, jeszcze nie ma zbyt wielu osób, które w tym zakresie działają. A szkoda, dlatego że ta definicja tego obszaru product marketing to tak naprawdę jest, jest to obszar czy proces, który jest związany z promowaniem i sprzedażą produktu wokół tego produktu. Czyli w zasadzie Twój produkt jest Twoim działaniem marketingowy. Poczekaj, czyli masz jedną markę, firmę, która coś wytwarza, ona wy może wytwarzać masz kilka produktów, produktów tak, ale no, czyli możesz mieć marketing wokół marki, która to tworzy i marketing wokół produktu, tak? Najczęściej to wygląda to tak, że y, rola zespołów product marketingowych to jest komunikowanie o produkcie i jego korzyściach dla odbiorców i jest to rodzaj łącznika, między funkcjami produktu, a tak zwanym go-to-market, czyli wyprowadzaniem tego produktu na lejek. Czyli oni są częścią tego, jak patrzysz z perspektywy mm. tych zespołów growthowych, to są częścią tego lejka. I teraz za co odpowiadają osoby, które odpowiadają za tak zwany product marketing? Za wprowadzanie tego produktu na rynek, mm. tak, czyli gdzie, jak i dlaczego, komunikowanie i jego pozycjonowanie tego produktu, nie firmy, nie marki mm. firmy, tylko tego produktu, e, zajmują się e, opiniami klientów na temat produktu, śledzeniem, odpo odpowiadaniem i tak dalej, zajmują się e, treściami wspierającymi sprzedaż tego produktu, podkreślam, mm. nie marki, tylko tego produktu, ustalaniem cen, bardzo często właśnie z o, obszarem na przykład, nie wiem, finansów czy pricingu, czy na przykład działem operacyjnym e, oraz e, bardzo często również analizą konkurencji, czyli możesz potraktować ten product marketing jako funkcję w zespołach produktowych, które bardzo blisko pracują właśnie z działami growth, ale są de facto zapewnieniem, że działania marketingowe są częścią tej roadmapy produktowej, czyli jak ja pracuję nad produktem, wytwarzam go, określone funkcjonalności wprowadzam, zajmuję się rozmowami z klientami, to jednocześnie zespół marketingowy dba o to, że każde działanie, które ja podejmuję w tym produkcie, będzie miało zapewniony jakiś aspekt marketingowy, dlatego że, jest to wiara wiara i działanie hmm. w to, że ten produkt sam się powinien sprzedawać w trakcie jego korzystania, czyli jeśli korzystasz z mojego produktu i on dla ciebie rozwiązuje problem, to w trakcie rozwiązywania tego problemu ja będę w stanie wytworzyć takie działania marketingowe, które sprawią, że więcej osób będzie z tego korzystać, ty będziesz więcej osób z tego, z tego produktu Korzystać. I czasami to są na przykład y, określone funkcjonalności, na przykład y, referale, czyli jeśli zrobisz to, to mhm. dostaniesz, nie wiem, tam kupon na coś tam, to, i to już jest bezpośrednią częścią wbudowane w odpowiednim momencie tego produktu. Bardzo dobrym przykładem będzie, na który się często powołuję, to jest Duolingo, czyli tam są te małe smaczki, takie, które powodują, że ten zespół product marketingowy wkłada. Te rozwiązania bezpośrednio w produkt, które sprawiają, że ty chcesz później o nim rozmawiać dalej, mm. że z niego korzystasz, że go polecasz i tak dalej, ale czujesz, że jest to część produktu, a nie jest to część kampanii marketingowej, którą ktoś zaprojektował po to, żebyś ją zobaczył. Oczywiście. W ramach, w ramach działań marketingowych masz do czynienia z tymi działaniami, które dalej są bardzo skuteczne i popularne. To mogą być te działania masowe, typu, mm. nie wiem, kampanie w social mediach, czy kampanie bardzo trudne, zresztą kampanie wiralowe, czy działania np. wideo, czy działania outdoorowe mm. i tak bo wszystko zależy od tego, jakiego rodzaju grupę docelową posiadasz i jaki problem mm. dla tych klientów zaadresujesz, tak? No bo jeżeli twój klient. No, nie przebywa w określonych miejscach, no to nie ma sensu tworzyć tam kampanii, tak? I te kampanie mogą mieć też różne formaty, różne opowieści itd. itd. Czyli itd. marka jest wtórna do produktu dzisiaj? Wiesz co, marka tak? Kiedyś było tak, że... Znaczy kiedyś. W zależności od rodzaju firmy, to może mm. inaczej. A bardzo często było tak, że jeżeli wytworzyłeś tą markę, to jakby niezależnie od tego, co tam wyprodukowałeś, no to tak. tam jakby dało się to wepchnąć, no bo jak zastosowałeś metodę spray and pray, to zawsze coś tam się przyklejało i później konwertowało na twój biznes. Ale dzisiaj, gdzie konsumenci mają dużo większy wybór, mm. bardzo często dużą, większą świadomość, dużo, mniejszy, dużo mniejszą atencję, to działania spray and pray są bardzo trudne do Realizacji. Do oczywiście, skute, jeśli patrzymy na skuteczność. Jeżeli patrzymy mhm. na skuteczność, no ale oczywiście, możesz powiedzieć: OK, no to w takim razie są kampanie w telewizji i tak dalej, i one bardzo, jakby bardzo skutecznie budują przywiązanie do danej marki w oparciu o jakiś mhm. produkt. Tak? Ale jeżeli na przykład mówimy o mniejszych firmach czy mniejszych biznesach, czy mówimy o firmach technologicznych, w których jakby to nie jest tak, że adresatem tego jest rynek masowy i po prostu zakładasz kampanię w, w telewizji. Tak? Albo coś się dzieje w jakimś mass medium i z tego masz yy, yy, określony efekt, no to musisz podjąć inne działanie. I tam są te funkcje grofowe, tam są te funkcje, yy, te funkcje product marketingowe, bo wiesz, że musisz się skupić, że Twoje działania muszą być yy, yy, lepiej dopasowane, że masz nie masz tylu pieniędzy na to, żeby zrobić te właśnie działania spray and pray, więc musisz się skupić na tym, żeby ten lejek był bardzo dobrze zoptymalizowany z punktu widzenia mm. marketingowego i sprzedażowego i to jest w zasadzie odpowiedź, w sensie organizacja tych firm, organizacja tych zespołów jest właśnie odpowiedzią na to, jak to robić w sposób bardzo dobry i zoptymalizowany od strony kosztowej i od strony efekt, takiej efektywnościowej. A zaczęło się od tego, że tak jak mówisz, klienci mają dzisiaj większy wybór, ważna rzecz, na którą zwróciłeś uwagę, mają większą świadomość, więc inaczej o danym produkcie musisz im mówić niż mówiłeś im być może przez całe lata. Tak? tak, no musisz mówić w innych miejscach, więc uh -huh. format się zmienia. Tak? No, jeżeli są osoby, które przesiadują nie wiem, na TikToku, to no format rozmowy będzie się zmieniał, dlatego że odbiorcy oczekują innego formatu rozmowy. Jeżeli masz y, sytuację, w której nie wiem, masz y, biznes B2B y, y, SaaS tak? i twoi użytkownicy na przykład sprawdzają opinię o produktach w serwisach do sprawdzania opinii o produktach, to twoje działania będą przygotowane do optymalizacji tych opinii w takim miejscu, i wiesz, że ty dla Twoich odbiorców czy decydentów zakupowych to może mieć ważne, więc Twoje działania marketingowe po prostu są inne, muszą się dostosować do formatów, w których ci użytkownicy są. I teraz musisz wiedzieć, gdzie są, musisz śledzić, hmm. gdzie są, musisz wiedzieć, jakiego rodzaju historie, w sensie na jakie problemy. Chcesz odpowiedzieć, więc jakiego rodzaju historię chcesz y, przekazać. Bardzo często, zobacz, jak prowadzisz, y, nie wiem, masz firmę y, B2B technologiczną, oferujesz jakiegoś rodzaju produkt, i nagle się okazuje, że wchodzisz w miejsca, gdzie są opinie o tym, y, o tym produkcie, nie wiem, twoje, konkurentów, czy kogokolwiek mm. innego, i czytasz, tam jest tysiąc opinii, nagle zaczynasz dostrzegać pewnego rodzaju y, y, wzorce, na przykład, nie wiem, no, ludzie mówią, że. Spod Problem w tym narzędziu jest taki, w tym narzędziu jest taki, w tym narzędziu jest taki, w tym narzędziu jest taki. Później rozmawiasz z klientami i mówisz, czy faktycznie macie w tym miejscu problem. Mm. Ktoś mówi, tak. No są dwie rzeczy. Po pierwsze, musisz ten problem zaadresować w swoim produkcie. Po drugie, musisz opowie potrafić opowiedzieć historię za pomocą tych różnych kanałów dystrybucji. To mogą być właśnie te serwisy do opinii, to może być, nie wiem, to mogą być social media, to może być content marketing, to może być performance marketing i tak dalej, które potrafią ten problem zaadresować, ale to musi być część Twojego produktu. No mm. i teraz, ponieważ bardzo często w wielu produktach koszt zmiany jest bardzo niski i z czasem będzie jeszcze niższy, czyli jeżeli nie wiem twoim produktem jest CRM, no to koszt zmiany jest wysoki i następuje to rzadko, ale jeżeli tw twoim produktem jest nie wiem e, e, narzędzie do notatek hmm. w ten sposób, tak, to switching cost takiego użytkownika jest bardzo łatwy tak, I bardzo łatwo może zmienić decyzję jak ktoś ci opowie kolejną e, kolejnie dobrą historię w szczególności jeżeli twoje produkty mogą być frustrujące dla tej grupy odbiorców no to jeżeli się pojawia konkurencja i mówi ja to zrobię łatwiej w prostszy sposób i pokażę mhm. to w swoim produkcie i dowiezie na tą wizję to ta ta opowieść wtedy jest dużo e, e, dużo bardziej rezonująca z tym odbiorcą jak sprawdzi i faktycznie tak mhm. jest no to zmieni bardzo szybko i Kolejna e, aplikacja, wczoraj używałem tej, jutro będę używał. Mm. Tamtym. Przetestuję. Rozumiem, że w dotychczasowych zasadach marketing patrzył bardzo big picture'owo, a dzisiaj rynek, klienci wymagają tego, żeby zejść do szczegółu, do produktu i do niuansów czasami w tym produkcie. I dlatego te zespoły muszą być zmodyfikowane. Tak? Wiedza w tych zespołach musi być zupełnie inna. Podejście do problemu, które rozwiązują te zespoły, musi być inna. Tak? Na pewno poziom granularności rzeczy, które możesz wiedzieć, hmm. jest dużo, dużo głębszy. Tak? Czyli informacje, które możesz mieć, jeżeli chodzi o poszczególne elementy, tej ścieżki użytkownika, czy też tego lejka, mm. masz dużo więcej informacji. Masz te informacje z analityki biznesowej, czy z różnych miejsc, i tak dalej, versus y, zrobiliśmy kampanię, mm. przyszli ludzie albo nie przyszli y, ludzie. Tak? Ja kiedyś miałem taką sytuację, było tam w latach, y, na początku lat y, 2000, jak y, o jednym z serwisów, które tworzyłem, był program w y, telewizji. Ja nie wiedziałem, co się dzieje, bo w trakcie tego programu telewizyjnego był taki hmm. skok na ruchu, stronę. prawda? Że już te serwery nie wydalały. Wtedy nie można było tak sobie Dokupić gładko, szybko, przestrzeń. fajnie tam wykupić i tak dalej. Tylko ja jeszcze w trakcie tego trwania programu byłem w autobusie do serwerowni, tak? W sensie po to, żeby tam podokładać więcej, żeby spróbować jak najwięcej tego ruchu hmm. zatrzymać. Tak? No i nie wiesz skąd, nie wiesz jak, ale w momencie, kiedy jesteś w dzisiejszej sytuacji i masz na przykład y, 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 możliwość y, i bardzo, jakby ja bym bardzo zachęcał osoby do korzystania na przykład z tak zwanej analityki eventowej, tak? To są rozwiązania typu y, Amplitude albo Mixpanel albo HIP, gdzie każde zarejestrowane wydarzenie w serwisie jest eventem, jest wydarzeniem mhm. i możesz je... Nie tylko rejestrować, ale możesz na podstawie niego tworzyć analitykę. Autentycznie każde wydarzenie, kliknięcie w przycisk, zapisanie czegoś, otworzenie czegoś i tak dalej, to pozwala Ci zrozumieć na bardzo niskim poziomie zachowania pojedynczych konsumentów, mhm. ale jednocześnie wyprowadzić takiego rodzaju. Kohorty i grupy tych osób, żeby zrozumieć, jak one się zachowują w masie, czyli decydować, mm. w którym kierunku Twój produkt powinien ewoluować, w jakim miejscu na przykład są rzeczy do, do poprawienia. Z perspektywy y, m, takiej marketingowej, y, f, myślę, że takim fajnym, y, fajnym frameworkiem do myślenia jest, w, jest, jest taki framework w kategoriach paliwa i silnika. Tak? W sensie, co jest paliwo, a co jest silnik. Paliwem na przykład jest content, jest y, design, y, jest search engine marketing, y, są reklamy, y, są case studies, są jakieś report, raporty, webinary, y, 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 e-mail i tak dalej. To jest paliwo. Tak? Czyli to są takie działania pod tytułem: jeśli tego dolejemy, to dalej zajedziemy. Tak? Pod warunkiem oczywiście, że wiemy, że to robimy z sensem, mm. że to teraz jest sens. I teraz. Druga rzecz to jest silnik. Czyli na podstawie czego będzie, będą te, te, dzia te działania generalnie to paliwo będzie przepalane. Czyli. K silnikiem mogą być kanały, silnikiem mogą być narzędzia, silnikiem może być analityka, silnikiem może być na przykład testy AB, silnikiem może być mapowanie tego, tego lejka, czyli hmm. żeby wiedzieć, co tam się dzieje w środku. Silnikiem może być SEO, na przykład. Tak? I jakby odpowiedni balans tego w sensie, to są to, to jest jakby nasz silnik. Tam są narzędzia, które wykorzystujemy, techniki, które wykorzystujemy. I teraz, jeśli dzięki nim dodamy więcej paliwa, to generalnie, biorąc, zajedziemy sobie dalej, bo trzeba też pamiętać, że ten, ten obszar marketing, marketingu, on jest obszarem, czy, jest obszarem bardzo, czy obszar grofowy, w szczególności jest obszarem złożonym, no, bo jeżeli to jest i działania związane z marketingiem i działania związane ze, ze sprzedażą, to zobacz, że twoja perspektywa pójścia do rynku z określonym produktem. Nie jest taka jednoznaczna, bo to się mówi ładnie, go to market, hmm. tak, ale to nie jest Który? tak, że w sensie, że to jest jedna hmm. jedna strategia, jeden sposób. W sensie, że to jest jeden marketing czy jeden sposób sprzedaży. Bo zobacz, że jeżeli patrzysz na to z perspektywy firm um, e, 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 B2B, to taki e, go to market e, może być samoobsługowy plus wsparcie w sprzedaży. Samoobsługowy w rozumieniu, hmm. czyli tworzysz pewnego rodzaju działania marketingowe, ale klient przychodzi i on. Jakby po to, żeby skorzystać z tego produktu wykonuje te czynności samemu, tak? Czyli potencjalny klient samodzielnie się rejestruje w produkcie, przechodzi między różnymi planami i tak dalej, ewentualnie czasami dostaje wsparcie sprzedażowe. Tak? Druga opcja to jest opcja, gdzie potencjalni klienci kupują za, za pośrednictwem, na przykład działu sprzedaży, czyli Musisz mhm. stworzyć e, świadomość, ale później przekierowujesz do działów sprzedaży, którzy zamykają tę e, e, sprzedaż, czyli to jest jakby dodatkowa ścieżka dla osób. Może to być dla osób fizycznych, może to być dla na przykład e, e, małych i średnich przedsiębiorstw, albo osobna na przykład mhm. dla korporacji, tak? No i oczywiście są takie sposoby, czyli hybrydowe, czyli potencjalni klienci mogą korzystać samodzielnie, na przykład ja jestem indywidualnym klientem albo, nie wiem, małą firmą mhm. i działam samodzielnie, a na przykład działania takie przekierowujące do sprzedaży są tylko i wyłącznie dla osób, które są w tym profilu enterpriseowym i cały ten proces sprzedaży, jak sobie o nim pomyślisz, to on, on tak naprawdę, czy, czy ten proces, nawet nie tyle sprzedaży, ile oferowania wartości klientowi po to, żeby on uwierzył w tą wartość oraz skonwertował cokolwiek konwersja oznacza, czy zapłaci, czy trial i tak dalej, zaczyna się w tej części na styku marketingu i produktu prawda? I, I ma bardzo dużo wspólnego z, z obszarem marketingu i sprzedaży i później z obszarem korzystania z samego produktu i retencji, tak? Czyli bardzo często w organizacjach to był taki podział. Ci odpowiadają za marketing, tak. no to oni robią kampanię, ci odpowiadają za sprzedaż. Jak my zrobiliśmy kampanię i dostarczyliśmy ich tych wszystkich ludzi, to teraz ich zadaniem jest zamykać tą sprzedaż. A my skupiamy się na nowej kampanii. A my, skupiamy, a my odpalamy nową kampanię, a ci tutaj, prawda? Mhm. I ci mają bonusy od sprzedanych rzeczy, a ci mają bonusy na przykład od przyprowadzonych rzeczy. I przez wiele lat w wielu organizacjach tak ten, te obszary wyglądały. Dzisiaj mamy do czynienia z, moim zdaniem, w szczególności w firmach technologicznych, ja to obserwuję hmm. z perspektywy firm technologicznych, połączenia się tych działów w obszarze, który jest ładnie nazywany grow, albo czasami jest nazywany obszarze, obszarem revenue, tak? ale... Jest to bardzo, bardzo bliska współpraca i patrzy się nie przez pryzmat funkcji, hmm. nie przez pryzmat różnych zespołów, tylko, tylko, tylko właśnie przez pryzmat ścieżki użytkownika z nałożeniem na niego na, na tą ścieżkę tego lejka, hmm. gdzie się zaczyna od momentu, kiedy mamy do czynienia z hmm. pierwszą interakcją z klientem, nie do momentu sprzedaży. Okay. Nie do momentu sprzedaży, tylko do momentu, w którym rozwiązaliśmy ten problem dla użytkownika. Hmm. Nie? Czyli to nie jest pod te kampania sprzedaż, mm. konwersja, Trzy adios, losy, tak. Tak? tylko to jest pierwszy kontakt, opowiedzenie tej historii, kwestia tego, jaki problem rozwiązujemy, konwersji, mm. czy w sposób ze sprzedażą, czy w sposób automatyczny, ale później używania tego produktu, rozwiązania tego problemu i utrzymania. Do, utrzy, tak? Dokładnie, retencji. I dlaczego w wielu firmach metryką jest y, y, ten Customer Happiness Score? Mm, mm. Dlatego, że dla klienta poczucie szczęścia nie kończy się w momencie, w którym hmm. kupił. Nie kończy się w momencie, w którym yy, skorzystał z danego produktu. Zalogował się, zarejestrował, kliknął tu czy tam. W momencie, w którym problem dla tego klienta jest rozwiązany w sposób, w jaki on oczekiwał. I wtedy możesz mierzyć, czy ten klient jest szczęśliwy. Jeśli ten klient jest szczęśliwy, to z perspektywy lejka... Hmm ta praca została wykonana no, no. dobrze. Też myślę o tym, że dzisiaj, zobacz, mówisz często firmy technologiczne, ale no, w sumie takimi się stały. Zanim włączyliśmy kamerę, opowiadałem Bartkowi o e, wyczyszczeniu właściwie z początkiem nowego roku różnych swoich subskrypcji i zdecydowaniu się na The Economist. Ale patrząc po New York Timesie, ekonomiście, czy Netflixie, czy, e, czy Warnerze, dzisiaj w sumie dla nich no, najważniejsze jest to, żeby utrzymać tego swojego widza. Dla inwestorów w Netflixie na giełdzie amerykańskiej ważne jest, ile mu przybyło subskrybentów. Więc w tym sensie pilnowanie tego, czy dokładanie mu czasami kontentu, a czasami takich usług, które sprawią, że on z tobą zostanie, a nie pójdzie gdzieś indziej, tak jak na przykład to, co już nie, spróbuję odnaleźć ten artykuł i być może zostawimy go w notatkach do, do tej audycji, ale pamiętam, że goście odpowiadający za subskrybentów New York Timesa e, tłumaczyli, dlaczego dzisiaj tak wiele rzeczy bandlują w tej subskrypcji dla kogoś, kto już jest, żeby nie uciekł, bo to jest dzisiaj dla nich wygrana na koniec miesiąca. Bo tutaj się spotykasz z pewnego rodzaju bezlitosną e, matematyką mm. e, tego, e, tego lejka. Customer acquisition cost, czyli pozyskanie nowych klientów, z czasem rośnie. Większość osób myśli, że jeżeli mamy produkt i pozyskujemy klientów, i ten produkt jest lepszy, i więcej osób o nim mm. wie, to koszt pozyskania klienta będzie mniejszy. To jest nieprawda. Mm. Im dalej w las, tym koszt pozyskania klienta jest wyższy. Bo konkurencja, bo szereg różnych czynników. I teraz, jeśli pozyskanie nowego klienta rośnie z czasem, to to oznacza, że ma to wpływ na naszą marżę. Jeśli ma wpływ na naszą marżę, to szukamy optymalizacji tego, tej marży. Chcemy zarabiać więcej pieniędzy, marża powinna być hmm. na odpowiednim poziomie, ale na koniec nie powinniśmy dokładać do tego biznesu. I teraz... Jeżeli do tego dołożysz sytuację, w której klient już pozyskany odchodzi no. i musisz go, jest taki ładny zwrot, resurrect. Re, 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 rezurekt, rezurekt. To się mówi o takiej rezurrekcji użytkowników, <gry> tak? I musisz nawrócić tego użytkownika, tak? Z powrotem do korzystania z swojej usługi, to to też jest koszt. Więc bardzo wiele firm bardzo słusznie optymalizuje swoją ekonomikę na kwestii retencji i utrzymaniu tego użytkownika. Mm -hmm. Również z tego powodu, że matematyka tego, tego, tego tak zwanego, tej ekonomiki tego produktu wygląda tak, że użytkownicy, którzy już korzystają z usługi i bardzo często są najbardziej lojalni, to, jest, to są ci, których tak zwane, to się ładnie nazywa lifetime value, jeżeli jest długie mhm. tego użytkownika, to zostawiają najwięcej pieniędzy, czyli jednocześnie są najbardziej, są wysokomarżowi i wynika to również z tego, i jeżeli spojrzysz na przykład na branżę retailową czy komersową, jest to, że lojalni klienci zostawiają dużo więcej pieniędzy, niż. Klienci, którzy są przypadkowi mhm. czy sporadyczni. Dlatego między innymi masz do czynienia w wielu miejscach z programami lojalnościowymi, ponieważ w branży na przykład retailowej, czy w branży komersowej, użytkownik, który jest y, częścią programu lojalnościowego, zostawia nie 15% więcej pieniędzy niż pozostali użytkownicy, tylko zostawia kilka razy tyle więcej mhm. pieniędzy niż pozostali użytkownicy i w bardzo wielu firmach 20% Najbardziej lojalnych użytkowników potrafi robić 80% przychodów. Mhm. Stąd, między innymi, nawet jeżeli wykonujesz określone działania, które polegają na tym, żeby, żeby nowych użytkowników czy nowych klientów przyciągnąć, to jeżeli w dole tego lejkę sito i ci ludzie odchodzą, to tak naprawdę u góry. Wykładasz pieniądze i będziesz ich wykładał coraz więcej, a na dole wypływają. to się to przecieka, ponieważ wypływają. I teraz, jak patrzysz z perspektywy ekonomiki tego produktu, to warto pozyskać właściwych ludzi w górze tego lejka, właściwych klientów. Nie wszystkich, których możesz, mhm. tylko właściwych w górze tego lejka, a w dole tego lejka skupić się na tym, aby jak najmniej. Czyli generować osób, jak najwięcej wartości. Dokładnie. Mhm. Generujesz wartość, więc jak, najwięcej, jak najmniej osób rezygnuje w dole tego lejka, mhm. przez co ci, którzy zostają, stają się lojalnymi yy, yy, klientami. I przez to, że stają się lojalnymi klientami, nawet jeśli z jakiegoś powodu zrezygnują, mm -hmm. bo sytuacja materialna, bo zmieniła się potrzeba czy cokolwiek innego, istnieje szansa, że wrócą, bo będą mieli dobrą konotację z swoim produktem, albo z niego po prostu nie, nie rezygnują, tak? Ja, na przykład, jak patrzę y, z perspektywy ekonomiki, na przykład mojego newslettera, kompletnie, i to moja wina, ale mm -hmm. generalnie, że byłem, kompletnie nie zwracam uwagi na to, co się dzieje w górze mojego lejka. Ja nie wiem, ile ludzi przychodzi, nie, po prostu nie wiem, tam gdzieś się to odkłada, ile ludzi przychodzi, rejestruje się tam, nie wiem, na darmowy newsletter, a później ile ludzi konwertuje na płatny newsletter, to już na przykład informacje o tym, że ktoś skonwertował na płatny newsletter, wiem, dostaję o tym informację. Ale na przykład ja bardzo mocno śledzę czern, czyli osoby, które hmm. rezygnują, tak? Każda osoba, która zrezygnuje, dostaje ode mnie maila z podziękowaniem, hmm. dlaczego... Potrzebuje zrozumieć ten problem, itd. i tak dalej. Czasami powody są bardzo różne. Czasami to jest sytuacja materialna, czasami ktoś jest niezadowolony, czasami ktoś z jakiegokolwiek innego powodu zmienia pracę, czy cokolwiek hmm. innego. Różne rzeczy się dzieją, ale tam mnie to interesuje na dole. I teraz moje zadanie, jak ja patrzę, to nie było sprawić, żeby jak najwięcej ludzi w górze Rejka przychodziło. Bo jeśli ja będę pisał. Dobry newsletter. Czy jeśli będziemy robili dobry podcast, to my nie potrzebujemy kampanii do 100 tysięcy Polaków, którzy potencjalnie mogą słuchać, i yy, Polaków, którzy mogą słuchać naszego podcastu. My potrzebujemy zrobić na tyle dobry program, że osoba, która go słucha, powie o sobie z lewej i osobie sobie z prawej, weź tego posłuchaj. A czy słuchałeś, czy słuchałaś w takim miejscu. I teraz to, co należy obserwować, to jest dół tego lejka, czyli osoby, które, zobacz, jak my patrzymy, ile osób. W mm -hmm, podcaście, mm -hmm. ile osób dosłuchuje do końca, do końca podcastu. Tak. Tak? To, jest, to jest miara miasta. retencji jakości tego programu, który, nażywa, który nagrywamy. Jak ja patrzę z perspektywy newslettera, to patrzę na to, ile osób czernuje. Jeżeli ja, ja patrzę na przykład tak, czern w subskrypcjach newsletterowych jest między, średnio rynkowo między 15 a 30%. Mój jest około 1,5%. Tak? I teraz, gdyby on się zrobił na przykład w jakimś momencie 6%, 5% czy 3%, mhm. oczywiście, byłbym nadal poniżej średniej rynkowej dozwolone tak, lepiej, lepiej. Nie? ale już bym się zastanawiał, mhm. a dlaczego tak jest? Co się dzieje i tak dalej? Nie? No Bo dla mnie pozyskanie nowego klienta było, oznaczało wtedy następującą sytuację. Ktoś przychodzi do siebie i mówi: y, subskrybuję ten newsletter Bartka. A ty powiesz, że ja już subskrybowałem, ale zrezygnowałem. Mhm. Z jakiegokolwiek powodu. I teraz być może wrócisz, nie? Być może nie wrócisz, ale moim zadaniem mm. nie, jest oferować ci na tyle dobry kontent, i dla tych osób, które powinny otrzymywać ten kontent, żebyś ty nie chciał zrezygnować, mhm. ponieważ co tydzień otrzymasz wartość, dzięki której będziesz osobą w obszarze biznesu i technologii mądrzejszą. Że jeśli przysłuchasz tego podcastu, to nauczysz się jednej, drugiej czy trzeciej rzeczy, a w dobrym przypadku, jeśli będziemy dobrzy w tej rozmowie dobrze nam się gada, mhm. i jesteśmy w stanie mhm. się podzielić to wiedzą, i będzie ona wartościowa dla innych, to ktoś przyjdzie i powie. Nie? Warto tego posłuchać do drugiej osoby, co sprawia, że w górze tego lejka pojawią się osoby, których do tej pory być może nie było, którzy o nas nie słyszeli, ale my nie musimy wtedy chodzić tak. i mówić nagrywam ten podcast, weź subskrybuj czy cokolwiek innego. Tak? I teraz. To ma dla nas sens, dla niektórych marek nie będzie miało to sensu, ponieważ muszą budować świadomość w górze tego lejka, na przykład firmy FMCG, mhm. tak? że jak wiesz, że jak tam puścisz kampanię w telewizji, to tam przyjdzie tyle i tyle osób, na przykład do sklepów jest sprzedaż za tyle i tyle, więc to bardzo też dużo zależy od tego, kto jest Twoją grupą docelową, jaką historię opowiadasz w górze tego lejka, no i przede wszystkim, jak dobrze ten lejek jest zoptymalizowany tą opowieścią wokół... Yy, Wokół marketingu. Czyli wracając do początku, czyli do marketingu i do pozycji CMO, wiem, że tak jak powiedzieliśmy, funkcja jest trochę wtórna do zadań, które dzisiaj stoją przed tym działem, ale dlatego w firmach technologicznych to jest dzisiaj bliżej Growth, ale w tych firmach, takie jak powiedziałeś, FMCG, to wciąż jest ta rola, która zdefiniowana została przez ostatnie lata i tam się niewiele zmienia, tak? Czy to jest tak, że tam też musisz Nie mówić głośno, tak jak mówisz, ale chodzi coraz szczegółowiej, bo. Ostatnio słuchałem rozmowy z kobietą, która została nową szefową Under Armour. I ona mówi, słuchajcie, to jest duże wyzwanie dla nas, bo teraz tak, no, mamy Adidasa, mamy Nike, to są duzi gracze i oni zawsze są dla nas dużą konkurencją, ale pojawiają się nowi. Jest on-running, jest tam ileś innych butów, które te, też są, i to jest na przykład taka zmiana na rynku, że ja nie mogę, mimo że to nie jest nic, co jakoś mocno zaburza mi rynek, ale jest coś, na co muszę zwrócić uwagę, więc też muszę inaczej zupełnie adresować swoje produkty, niż to robiłam do tej pory. Nie? Tak, i na pewno ewolucja w tym obszarze jest bardzo duża w ostatnich latach. W firmach technologicznych jest zdecydowanie dużo większa, ponieważ firmy technologiczne no po prostu najczęściej po prostu kwestionują, tak, mm. istniejące paradygmaty i próbują wymyślić nowe, lepsze itd. W dużych firmach jest dużo ciężej tego typu zrobić, czego przykładem na przykład było wprowadzanie zespołów analitycznych do organizacji, gdzie te zespoły bardzo często hulały po, po całej organizacji w różnych, w różnych działach. Tak? Zresztą do tej pory często takie. Z drugiej strony zaczęły się właśnie pojawiać obszary, które były skupione wokół performance marketingu czy wokół growfu. Mhm. I bardzo często część organizacji, na przykład się próbowała je robić w zespołach marketingowych. No i to się na przykład nie udawało, no bo zespoły marketingowe te tradycyjne, no gdzie wy mi tu będziecie pokazywać, jak tu robić marketing, jak my go robimy od 30 lat. Mhm. Albo na przykład budowano zespoły grofowe obok zespołów marketingowych i później dopiero, jak te zespoły nauczyły się ze sobą pracować, to na przykład je łączono, albo na przykład zespół marketingowy był. Włączony do zespołów mm -hmm. grofowych, albo zespół growthowy, włączony do zespołów marketingowych i tak dalej, i tak dalej. Ale zobacz, że na pewno tam się są takie wykrystalizowane jakby trzy obszary: e marketing produktu, marketing. Mm, mm -hmm. Ja bym to zdefiniował jako marketing treści tak, czyli, mm -hmm. tak? E i e mark treści marki, chyba to by było dobrze, czy tam storytellingu, tak e i marketing wzrostu, czyli ten growth marketing. To są takie trzy obszary, które dzisiaj jakby są. E one nie są nowe, tak? ale ustrukturyzowanie ich w ten sposób pozwala wielu firmom na odejście od tej metody marketingowej spray and pray, mhm. która bardzo często jest budowana w oparciu o właśnie im większy zasięg, jakby znaczny. Mhm. Tak, w sensie ja tak. przychodzi firma i mówi, y, a ile to będzie miało zasięgu? Mhm. Nie? I nagle się okazuje, że optymalizujesz na to, jaki jest wirtualny zasięg, a nie jaka jest umiejętność zbudowania relacji z danym y, widzem, tak. odbiorcą, czy, czy słuchaczem, czy kimkolwiek innym. I nie patrzysz tego przez pryzmat: o, nie wiem, mój newsletter czyta ileś tam tysięcy y, osób, które są najważniejszymi osobami w branży technologicznej mm -hmm. z Polski, czy Polakami i Polkami na świecie, versus oto 200 tysięcy ludzi, których możesz mieć w bazie newslettera. Tak. I te dwie rzeczy nie są sobie tożsame. Jeżeli ktoś się zapyta o zasięg, nie, to, to jaka powinna być Twoja odpowiedź? Nie? I teraz część firm i osób uczestniczy w tym wyścigu na zasięgi, czyli mamy tyle i tyle milionów użytkowników, mm -hmm. nie, versus w ten i w ten sposób będziemy lepszym klientem w dostarczeniu na przykład. Yy, czy w dotarciu do osób, na których ci zależy, mm -hmm. ponieważ nasza grupa docelowa to jest taka, na to. nasze formaty, nie wiem, reklamowe, mm -hmm. y, czy dystrybucyjne są takie, takie i takie. I takie o, w jakim sensie, mówiąc brutalnie o jakości odbiorcy, ale to, co zaczynam obserwować, też to jest takie przy, przychodzenie coraz częściej właśnie nie tylko po zasięg, ale po jakość zasięgu oraz po jakość lidów, krótko mówiąc. Nie Więc jeżeli mielibyśmy być, rzeczywiście jesteśmy firmą technologiczną, która potrzebuje, albo nawet nie, nie, niekoniecznie technologiczną, ale potrzebujemy bardziej świadomych Konsumentów, bardziej świadomych odbiorców, ludzi, którzy w zupełnie inny sposób potrzebują usłyszeć naszą historię, i na końcu chcielibyśmy, żeby oni powiedzieli, dobra, to idę z tobą, Marko, szanowna i spróbuję, to to jest to też zupełnie inna narracja. Nie? Zobacz, yy, jak jest popularna rzecz, na, na przykład, ktoś pisze na, Linkedin, na LinkedInie, mam tam, nie wiem, 50 tysięcy obserwujących czy mm -hmm. cokolwiek. Hookers. Ja, w sensie... Chciałem usłyszeć innego słowa, ale hookers jest czulsza, tak. No, zaraz na no, za anglicyzm ktoś tam dopałuje na LinkedInie swoją drogą. Anyways, <laughs> <laughs> mam 50 tysięcy obserwujących na LinkedInie, ktoś mm -hmm. może powiedzieć. Super. Nie, nie ma to żadnego znaczenia mm -hmm. w sensie. Oprócz tego ego nie, nie ma to żadnego znaczenia. Jeżeli masz interakcję z osobami, czy możesz mieć interakcję z y, jakimiś osobami i nawet jeżeli to jest 50 tysięcy obserwujących, to jej pojedyncza twoja interakcja ze względu na algorytmę mhm. nie dociera do tych 50 tysięcy osób, część z tych osób y, może by, tego nie widzieć, może być niere nierelewantna w tej grupie docelowej i tak dalej, i tak dalej. To nie chodzi o to, jak dużo. Chodzi o to, jak silna jest ta relacja, którą można zbudować ze swoim potencjalnym klientem i w jakim kanale to zrobić. Nie? Czasami wysłanie jednej wiadomości do 50 osób mm -hmm. tak, może być dużo skuteczniejsze niż wysłanie. Jednego posta do 50 tysięcy osób. Tak. Tak? I to jest ta zasadnicza różnica, którą, jeżeli patrzysz z perspektywy opowiadania historii o problemie, który chcesz rozwiązać dla danych klientów, o produkcie, którym chcesz opowiedzieć, że ten problem hmm. rozwiązuje, to dzisiaj technologia umożliwia Ci namierzenie każdego etapu tej interakcji. Po to, żeby docierać do właściwych osób we właściwym czasie. Z właściwym komunikatem. We, z, dokładnie, z właściwym mhm. komunikatem. I dzisiaj tych narzędzi, które potrafią to zrobić, żeby tak dotrzeć, jest mnóstwo. Kompetencje nie zawsze idą w parze z dostępnymi narzędziami i świadomością o tych narzędziach oraz ze zmianą kultury organizacyjnej, która może powiedzieć pod tytułem przez ostatnie 5 lat, rok, miesiąc, dwa, trzydzieści. Mm. Robiliśmy to w ten sposób. Być może teraz da się to robić lepiej, inaczej, choć ci spróbujemy. Mm -hmm. I najważniejszą rolą dla osób, które są liderami i liderkami w obszarze marketing, growth czy sales, jest umiejętność stawiania takich zakładów o rzeczywistość w nowy sposób, mm -hmm. versus to, co robiliśmy do tej pory, ponieważ to sprawia, że możemy być bardziej relewantni dla swoich potencjalnych odbiorców, klientów z wiadomością, która sprawi, my jesteśmy nadal dobrze w rozwiązywaniu z tego problemu, albo my jesteśmy mm -hmm. w tym dobrze, warto skorzystać z naszych usług, warto skorzystać z tego pro, e, produktu, Dokumnie. ale ta wiadomość jest bardzo relevantna. dla, było takie pojęcie e, market, marketing for all, marketing to one. I dzisiaj jesteś w stanie zrobić na masową skalę dzięki technologii marketing to marketing one, to one mhm. wysoce spersonalizowany. Hmm. Okej. Okay. Brzmi jak wstęp do kolejnego odcinka. Kto wie, tak czuję, że, że tym zaczęliśmy dyskusję, ale tego się, tego się trzymajmy. Bartek, dziękuję za spotkanie i rozmowę. Dziękuję bardzo.